Dobra, okej. Okay. Jeszcze raz. Mały imię Borys. Cześć wszystkim, mam na imię Borys. Występuję pod pseudonimem BDS215. Zajmuję się tworzeniem muzyki. Cześć, jestem Zuzanna Bartoszek, jestem poetką i artystką. Marta Lempart, jestem inicjatorką Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i jedną z jego liderek. Do działania motywuje mnie w kolejności najpierw rodzina, potem moja dziewczyna, potem motocykle, a na końcu cała reszta. Do działania motywuje mnie to, że poza tym, że przy każdej zmianie społecznej są misje, wizje, strategie, idee, to jest też robota do zrobienia, a ja jestem człowiekiem od roboty. Bardzo często do działania, tworzenia motywują mnie emocje, które są negatywne, na przykład strach. Zawsze moim celem było jakby stworzenie wokół siebie takiej społeczności, która może na siebie liczyć. I to jest to, co tak naprawdę robimy przez 215. To jest właśnie kreowanie takiej naszej rzeczywistości, w której my chcemy żyć, w której my chcemy się obracać i na którą my mamy wpływ. Czuję, że zmieniam świat absolutnie, kreuję inną rzeczywistość i to w sposób trwały. Dla mnie to są uczucia, właśnie jak o nich mówię, to boję się, że jestem zbyt egzaltowana, bo dla mnie poczucie bycie zainspirowaną jest bardzo podobne do zakochania. Jakbym miał do czegoś to porównać, to do tego, jak wiesz, że zaraz wchodzisz na przykład na swoje urodziny. No takie moje główne marzenie to jest to, żeby kolejne pokolenia nie popełniały tych samych błędów i żebyśmy się o te błędy nie musieli kłócić i nie musieli się też za nie przepraszać. Oczywiście, że fajnie by było mieć przed śmiercią jakiś wielki pokaz, nie wiem, w Guggenheimie, Tate czy Centre Pompidou, ale nie stawiam sobie jakichś takich celów. Może trochę ze strachu przed tym, żeby się nie spełniły jednak. Taka rzecz, której o mnie większość osób nie wie, to jest to, że jak byłam mała, to tańczyłam w zespole ludowym. Przez wiele lat uwielbiałam to. Nie wiem, czy to jest coś, czego nikt o mnie nie wie, ale to jest coś, co bardzo mało osób o mnie wie. Jak byłem mały, trenowałem judo z moim ojczymem. Bardzo pozdrawiam pana Macieja.